Wenta i Grzybowski cały czas walczą o pozycję. Teraz właśnie podanie do Wenty, który chciał odegrać podeszłą futsalówkę do nadbiegającego Sidora. To się jednak nie udało. Kontratak Korzowskiego. Ruchu i gol! 1-0! Praktycznie z najbliższej odległości pakuje futsalówkę. Choszcz jest z piłką na lewej flance, schodzi do środka. Choszcz uderza z problemami. Obronił ten strzał Maksym Kisielow. Dobra próba na tablicy taktycznej. Trener Kocot. Ostatecznie jednak zabrakło nieco precyzji. Gol! 1-1! Choszcz doprowadza do remisu. Patrzył na prawej flance. Salisza podaje w pole karne. Dubiel! 2-1! Chorzowski ruch ponownie wychodzi na prowadzenie w Sierakowicach. Wyjście na prowadzenie był Wemed, a tutaj Chorzowski ruch, ale może odpowiedzieć Wemed o centymetry. Pomylił się teraz. Brodski. Brodski uderza. Broni z najwyższym trudem Jakub Kornac. Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób obraca się z piłką Brodski. Czy ruch zejdzie na przerwę prowadząc? Rusza Harsztejn, Harsztejn, Harsztejn! Gol! 3-1! Ruch prowadzi w Sierakowicach. Piłka do grana w pole karne, spore zamieszanie, ale to Chorzowianie wyprowadzają kontratak. Brodski powstrzymany, ruszamy w drugim kierunku. Ticherino w pole karne, Brian Mera! Jest druga bramka dla Wometu. 21 trafienie Mery w tej kampanii Fogo Futsal Ekstraklasy. Grzybowski. Dobry teraz przerzut, ale nie trafia w światło bramki. Harsztejn. Dobrze teraz ustawiony. Wenta nie przedarł się w pole karne, a był tego blisko. Grzybowski rusza z kontratakiem. Grzybowski uderza i gol! 4-2! Chorzowski ruch ponownie prowadzi różnicą 2 goli. Jeszcze przejmują piłkę. Chorzowianie stawiają kropkę nad Iseget! 5-2 w Sierakowicach dla niebieskich. Jeszcze wrzutka w pole karne. Brodski uderza, ale słyszymy końcową syrenę. Niespodzianka w Sierakowicach, to Wemed mógł dzisiaj zapewnić sobie utrzymanie w Fogo Futsal Ekstraklasie, wbijając gwóźdź do trumny chorzowskiego ruchu. Tak się jednak nie stało, to niebiescy wygrywając 5-2.